Dobry, witam o naszym poranku. Słuchajcie, my jako przykładne turystki wstałyśmy wcześniej niż trzeba, żeby się ogarnąć, żeby się spakować, żeby jeszcze się ładnie pożegnać z Marrakeszem. I taki mamy plan, także ogólnie wstałyśmy o 7, wyjazd mamy dopiero... 7, 6, przepraszam. Wyjazd mamy dopiero o 9, także mamy 3 godziny na śniadanie, na spakowanie się i na pobycie jeszcze. Ale tu jest ciemno, więc tutaj, wiecie, później, nie wiem, o której jest wschód słońca, tak około 8, 8.30 nawet, jak chodzimy na śniadanie, to tak mniej więcej. No więc zobaczymy, jak nam dzień minie, natomiast, no cóż, jestem trochę niewyspana, ale że to ostatni dzień, no to nie ma co narzekać. Wiecie, kiedy ja znowu będę w Marrakeszu? Nie wiadomo, także jestem. Malowanie się po ciemku, powiem wam, no... Jakby może być tak, że trzeci dzień ten makijaż nie jest idealny, może być czegoś za dużo. Pierwszego dnia, jak nałożyłam bronzer, to tak jakbym na 3 dni na raz nałożyła, jakbym miała tak wytrzymać. No ale tak to jest. Takie są uroki po prostu, więc nie zwracamy na to uwagi. Także co, powoli ja się zacznę pakować. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Już mam plan na pakowanie, jak się uda, powiem wam w domu, co i jak. Natomiast wymyśliłam, wydaje mi się, dobry plan, żeby bezpiecznie przewieźć wszystko, co dla mnie ważne. Dobra, no to co? Widzimy się później, może na śniadaniu, może na spacerze, zobaczymy jak tam. Także na razie pakowanie. Wybieram właśnie zapach na dziś. Mam tutaj jeszcze 3 próbeczki. I tak, to jest to Burberry Hair, którego używałam wczoraj, więc chyba już nie chcę, to jakoś tak, to nie jest mój zapach. W ogóle wszystkie nie są moimi zapachami, już teraz to wiem, ale nic, wiecie, nie ma na przeszkodzie, żeby sobie przetestować. On naprawdę do ciebie pasuje. Prada Paradox, on był fajny, tak. No był fajny, ale się zużył już pierwszego. Także z tych mam jeszcze do wyboru Sensai For Hair, nie, The Silk. To jest to i Irresistible Givenchy. I tego używałam też pierwszego dnia, jak przyleciałam i on inny jest niż Very Resistible. Mi się tamten bardziej podobał. On jest taki troszkę jakby bardziej, nie wiem, wytrawny, mocny, taki wieczorny. A ten jest taki okej, okay, on jest okej, okay, tylko nie zrobił na mnie wrażenia. A ten The Silk pachnie, nie, ten Sensai pachnie tak właśnie jak elegancka, dojrzała kobieta, ale nie taka, wiecie, pani, nie wiem, z neseserem czy coś, tylko... Dobrze ubrana pani w biurze, albo właśnie właścicielka jakiejś firmy kosmetologicznej, jak to widzę. Czysta, zadbana, ale delikatna. Trochę pudrowy jest ten zapach właśnie. Trochę kwiatowy, trochę pudrowy. Nie, chyba też nie. Chyba dzisiaj tego jednak użyję. No, także... Którego? Ego Irresistible. Słyszycie? Jak to słychać? Jak ruch na mieście jest. Ruch jest całą noc. Na szczęście udało nam się wyspać. Dobra. O! Już, no to użyłam. No dobra, także to jest zapach na dziś. Tak sobie testuję. Pierwszy raz w ogóle testuję w ten sposób. Wiecie, ja zawsze brałam swoje zapachy, a tym razem stwierdziłam, że wezmę te próbki, bo tak to nie mam jak ich używać. A to jest fajny moment, żeby sobie je przetestować. I naprawdę ta Prada Paradox to był fajny zapach, wyczuwalny przez większą część dnia, jak się nim popsikałam. I taki wyjątkowy, jakby trochę słodki, ale przełamany też taką właśnie wytrawną nutą, coś takiego mam wrażenie, że to nie było takie, że przytłaczające dla mnie i nie powodowało migreny, więc jakbym się zastanawiała nad kolejnymi nowymi perfumami, to może, ale na ten moment żaden, tylko tak sobie testuję. Dobra. A sam system, jak ci się sprawdza? Taki właśnie, że próbki i nowe zapachy. Na wyjeździe spoko. Mhm. No ale... Bo tak na co dzień nie korzystasz nie, z tych próbek. Nie. No to mam dokładnie tak samo. No bo to tak, nawet teraz, wiecie, na przykład zostanie mi pół i tak myślę,
nie wiem, popsikam się teraz, a jak będzie nie trwały na przykład, to nie mam potem już więcej, bo się zużyje, to muszę coś innego. Tak dziwnie, mieszać ale zapachy też. Powiem ci, że ja na ostatniej podróży wzięłam próbkę jedną, no, która mi się nie podobała. Ja niby ją przetestowałam wcześniej i później popryskałam się tym i nie podobał mi się ten zapach, a był kurde trwały. I tak... Zawsze tak jest. No. Zawsze taki jest zapach, który wam się nie podoba, otrzyma się cały dzień albo i jeszcze następnego dnia będziecie go czuć. Zawsze. No właśnie, także to różnie może być z tymi nieznanymi zapachami. Ale rodenka będzie. Dobra, pakujemy się dalej. Ostatnie śniadanie, także... Ostatni rzut oka, co my tu mamy? Herbata, kawa, standardowo. Tutaj ciepłe danie. A! O! Chyba dzisiaj śniadanie jest później. No, chyba dzisiaj śniadanie jest później. Ej, idziemy stąd. Tak wygląda ulica pod naszym hotelem, to jest zaraz obok M5. M5 to jest również król, był również król Maroko, bardzo lubiany przez Marokańczyków. Teraz włada M6 i ulica właśnie też ma tę nazwę. Jest tak grześko, powiem wam, tutaj poranki są naprawdę chłodne, cieplej robi się około południa i potem to już wiecie, do wieczora. No jest ciemno, panowie tutaj przed chwilą właśnie zmiatali ulicę, pieski chodzą, kotki chodzą też, kotki tutaj są bardzo dobrze traktowane ogólnie, są najedzone i to jest takie święte zwierzątko tutaj, wiecie, ono może robić co chce, mówię, jest dokarmiane i one sobie chodzą jak sobie trzeba na nie uważać. No i tak właśnie wygląda ulica, jest ciemno. Miałyśmy iść na spacer, ale w tym momencie to chyba jeszcze nie ma sensu, więc chyba idziemy się pakować. Jestem zaskoczona, bo to śniadanie powinno być od 7. No ale tam nic nie było, jak mi się z pierwszy raz już z tym spotkałam. Nie wiem co jest. Także cóż, idziemy, wymyślimy co tam dalej robimy. Dzisiaj w ogóle wiecie co, jest takie święto narodowe w Maroko. 18 listopada to jest taki nasz 11 listopada, to jest Dzień Niepodległości. Tutaj taki umowny, ale właśnie świętują, mają być podobno właśnie flagi rozwieszone wszędzie. Może też właśnie dlatego sprzątają. A właśnie jeszcze a propos sprzątania, powiem wam, że mam takie dwojakie wrażenie. Z jednej strony, jak jechaliśmy na przykład gdzieś, widać było jakieś hałdy śmieci, jakieś porozrzucane. Mówiłam wam, że wiatr porozrzucał. Czasami też to widać na ulicach. A z drugiej strony, no jest taki porządeczek. Tutaj już się nic nie wala, tutaj nic nie ma. Jak na przykład chodziłyśmy wczoraj po mieście, tam też nie było śmieci, więc mam takie... Nie wiem sama, co tutaj myśleć. Czy tutaj zazwyczaj tak jest, czy to było związane na przykład z czymś. Ale ogólnie... Były momenty, że faktycznie wydawało mi się, że jest brudno, nieposprzątane, wiecie, że wala się wszystko. A były takie momenty, gdzie myślałam, że jest bardzo czyściutko, bardzo posprzątane, żadnego papierka na ulicy, nawet wiecie, piasek pozmiatany, wiecie, z ulicy i przy krawężniku wszystko ładnie, czysto. Więc takie mam wrażenie. No nic. Palemka. Egzotycznie, jak na wakacjach. No, nasze wakacje się co prawda kończą, ale... Jeszcze mamy te ostatnie chwile tutaj, no i taki to poranek. Jak się właśnie chcesz? Jaki malutki jest tutaj i mruczy. Mrucisz od razu, tak? Nie. No, malutki jest. Tak, tak. Ojejku. Ojejku. Malutki cień robisz. Ojej, jaki milutki! Ojej! Ale ładny! O nie! Dobra, przyszło śniadanie. Jest to samo, co przez kilka ostatnich dni. Jest soczewica, fasola, wszystko na ciepło. O, i takie chlebki. I tutaj reszta do kanapek, do bułeczek, oliwki. Słodkości też są. I tutaj mamy bagietki. I ten chlebek. Flatbread. No dobra. To co, to jemy w takim razie. Potem idziemy się pakować. I w drogę.
niemalże w Nowym Jorku. Żółte taksówki, proszę bardzo. Jest ruch. Tutaj zaraz się zacznie, będzie gwarno i bardzo to słychać. Wyszłyśmy z takiej wąskiej uliczki, a tutaj nagle hałas. Więc zaraz to pewnie usłyszycie. Ostatnie chwile w Marrakeszu. Jesteśmy w ogóle po śniadaniu, śniadanie znowu pyszne. Powiem wam, że z ciekawostek, tutaj też można mieć klątwę faraona. Nie można pić wody z kranu, trzeba unikać, najlepiej też nie pić drinków z lodem czy coś. Generalnie ja problemów z tym nie mam, natomiast ja chyba po prostu wzdęcie od tego jedzenia. Tego doświadczam tutaj. Tak, byłam trochę zaskoczona właśnie, co to, ale myślę, że od jedzenia tej soczewicy i tej fasoli i wszystkiego, co tutaj mają, to chyba... Wzdęcia, to jest to, czego ja tutaj doświadczyłam. Tak, także każdy coś innego. Dobra, pakujemy się. Łazienka, biorę, pakuję właśnie kosmetyki. I przy okazji, słuchajcie, powiem wam o tych trzech rzeczach, które przywiozłam ze sobą. I tak, to mi się super sprawdziło. To jest Soap & Glory żel pod prysznic. Bardzo ładnie pachnie, jest taki fajny, kremowy i bardzo przyjemny, wiecie. Fajnie się używa. Także to jest na pewno na plus. Druga rzecz to jest taka pianka z Caudalie. Powiem wam, że ona jest mocno średnia. To jest ta seria w ogóle Winoclean. Taka nawilżająca, regenerująca, ujędrniająca, taka trochę chyba do dojrzałej skóry albo do skóry już ze zmarszczkami właśnie, żeby ją tak ujędrnić, wygładzić. Natomiast jeśli chodzi o tę piankę, to ona jest po prostu bardzo wodnista. Ja jej nakładałam kilka, ona nie, powiem wam, że naprawdę dużo tańsze pianki drogeryjne są dużo lepsze niż ta, więc szału na mnie nie zrobiła, mówię, jest bardzo wodnista, taka bardzo dużo w niej powietrza, jest taka lekka, że ja ją nakładam na twarz i ona się robi w moment jak woda. Nie jest taką pianką, która się utrzymuje, więc powiem wam, że zużyję, ale tęsknić nie będę i na pewno jej nie kupię. Jakieś pianki, nie wiem, Bielenda, Liren, jakieś takie są dużo lepsze niż ta, która na pewno jest droga, bo to Caudalie i droga seria. I ostatnia rzecz, która była hitem swego czasu w internecie, to jest ta maseczka do włosów, którą właśnie kupiłam na wyjazdy i powiem wam tak. To ma plusy i minusy. To jest małe opakowanie, które na wyjazd sprawdza się fajnie. Myślę, że ona na moje włosy, słuchajcie, 4 dni to akurat by wystarczyło. Natomiast opakowanie ma fatalne. Fatalne, bo nie da się tego otworzyć. Ja otworzyłam ją jeszcze wcześniej przed prysznicem, bo wiedziałam, że z tym jest problem, ale udało mi się tylko tyle ją otworzyć, więc ją wyciskałam na siłę, co było bardzo niekomfortowe i tutaj tak malutko wylatywało, więc to było takie, wiecie, trochę na siłę, trochę właśnie uważać. Więc komfort używania bardzo słaby, bo to opakowanie jest bardzo słabe. A sama maska, odżywka, powiedzmy, bardzo zwyczajna, bardzo normalna. Faktycznie nie elektryzują mi się po niej włosy. Łatwo mogłam sobie je rozczesać. Nie obciąża ich, nie sprawia, że są jakieś, wiecie, obciążone, tłuste, nieświeże w dotyku czy coś takiego. Natomiast żeby szałowa była, to też nie, ale na pewno na wyjazd fajnie się to sprawdza, bo to jest małe opakowanie. Ja sobie ją, wiecie, teraz wyrzucę i już no nie trzeba zabierać. Praktyczne po prostu, ale mówię, dla mnie 3-4 dni. To jest taki maks, bo na jeden to jest na pewno za dużo, więc w sumie żal brać na jeden dzień, bo tego jest za dużo, żeby tego nałożyć na włosy, więc się połowę wyrzuca. Ale jeśli potrzebujecie czegoś tak po prostu, żeby wziąć i właśnie potem na przykład do bagażu podręcznego, żeby, nie wiem, coś innego sobie wziąć w to miejsce, czy nie potrzebujecie, albo chcecie coś zostawić, myślę, że to jest fajne rozwiązanie po prostu. Taka mała saszetka, mówię, całkiem wydajna, natomiast opakowanie fatalne, więc przydałyby się do tego nożyczki. No ale kto bierze nożyczki ze sobą na wyjazd, także słabo. No a sam produkt powiedzmy ok, więc tak ostatecznie myślę, że można wziąć. Dobra, to ja się pakuję tutaj już, zabieram kosmetyki i idę pakować ciuchy. Tutaj słuchajcie, walizka już spakowana w sumie. Tu jest bardzo dużo luzu, więc trochę się obawiam, że to wszystko będzie latało, wiecie, jak się ją podniesie, to wszystko zleci na dół, no ale trudno. Już nie mam co tutaj dopakować, naprawdę, ale tutaj wszystko w miarę. Jest, a to wszystko jedzie ze mną, więc słuchajcie, plan jest taki, w ogóle tak. Ceramikę udało mi się spakować w plecak, jest ok, no plus jeszcze kilka potrzebnych rzeczy, więc tutaj troszeczkę jeszcze miejsca jest.
No ale ogólnie zobaczymy, jak mi się to sprawdzi. No ale chciałam, żeby bezpiecznie dojechało, więc liczę na to, że to jest dobry pomysł. Tutaj jest reszta ceramiki, którą będę miała w ręku i planuję kupić torebkę po prostu na lotnisku, na strefie bezcłowej, coś tam sobie kupić i wtedy dopakować, żeby bezpiecznie po prostu, wiecie, trzymać to przy sobie, no żeby to nie latało w walizce. Tutaj mam bluzę, szalik do samolotu, na drogę woda, którą właśnie dopiję i wyrzucę po drodze butelkę, bo nie opłaca się, bo tak jak mówiłam, nie można tutaj pić wody z kranu, więc pewnie na lotnisku nie ma tego nalewaka, więc nie biorę brity, biorę tego rogala do spania i moja saszetka na drogę z rzeczami. Także to jest wszystko, zamykam walizkę i jesteśmy gotowe i jedziemy. Widoczek jeszcze z balkonu i jedziemy. Idziemy zaraz na dół, autokar już czeka. O, taki duży, nie bus. No dobrze, nie będziemy siedzieli sobie prawie że na kolanach, tak jak na początku. No i jedziemy na lotnisko, jeszcze dużo czasu, bo tam trzeba być 3 godziny przed wylotem, więc trochę to potrwa. Podobno takie jest zalecenie na tym lotnisku, więc skoro tak jest, to prawdopodobnie trwa to... No, zobaczymy. Ja liczę na to, że pójdzie sprawnie, ale przylot tutaj jakby dał od razu we znaki, co tutaj może być. Ale to była najgorsza część jakby wyjazdu, więc liczę na to, że pójdzie sprawnie. Dobra. Jesteśmy już na lotnisku, a to lotnisko to jest właśnie taka pierwsza wizytówka, jak się tutaj przyjeżdża. Wygląda z zewnątrz bardzo ładnie, ale to już widzieliście, jak przylecieliśmy. A w ogóle tutaj jeszcze w Maroko jest takie powiedzenie, wy macie zegarki, my mamy czas i zdarza się, że oni się spóźniają, nie są na czas, ale nie wynika to z braku szacunku, tylko po prostu tak mają i nie należy tego brać do siebie. Słuchajcie, robimy test i czy przejdzie butelka, 1,5-litrowa. Podobno tu przechodzi. Podobno tu czasem przechodzi, czasem nie, czasem wyrzucają, czasem nie. Nie wiemy, czy chodzi o 1,5-litrową, czy raczej 0,5-litrową. No zobaczymy, tutaj za dużo śmieci nie ma, więc ale zobaczymy. Czasu, zrobimy test. Dobra, woda przeszła, jak się okazuje. To znaczy taka duża butelka, bo tam ledwo co wody zostało. Także co, słuchajcie, idziemy. Jeszcze czeka nas kolejna jednak kontrola, to nie koniec. Czyli już były ze 3-4, jeszcze jedna, zobaczymy ile jeszcze, może dlatego właśnie trzeba tu być długo. W każdym razie chciałam powiedzieć, że i już idziemy na strefę bezcłową kupić torebkę, żeby to wszystko spakować, ale jeszcze nie. Jeszcze nie, ale jesteśmy na dobrej, już jesteśmy chyba bliżej niż dalej. Ale tego nie wiemy tak naprawdę, nie? Tutaj co drzwi to zagadka. Jesteśmy w końcu na strefie bezcłowej. Już po jakichś około naprawdę, nie wiem, 10-12 kontrolach, więc naprawdę dlatego trzeba być tu wcześniej, bo tutaj wszystko sprawdzają kilka razy, ten paszport to nie chowajcie w ogóle, bo to trzeba mieć ciągle w ręce. Ale już jesteśmy na strefie bezcłowej, idziemy kupić wodę najlepiej, torebkę na zakupy, żebym mogła to spakować, wiecie, moje suweniry i już będzie wszystko załatwione i tak. I potem już tylko lot z naszymi przyjaciółmi. Przyszłam tutaj do Saint Laurent, żeby zobaczyć nowy zapach Libr, bo teraz wyszedł, ale nie ma żadnych testerów akurat. A tutaj widzę, że jest Intense, jest Florale, to jest chyba ten nowy, prawda? No ale nie ma, także jest muzyka, więc kończę. Ile? 15 euro kremy do rąk. Ogólnie na lotnisku tutaj dużo drożej są te kosmetyki niż na bazarze na przykład, no ale kto by się spodziewał, prawda?
nie patrzę. Ej, to fajne, może ja bym to kupiła. Tylko ja się spodziewałam, że to jest strasznie drogie. Słuchajcie, fajnie, fajnie, tanio w Maroko, ale na lotnisku takie coś 20 euro. Podejrzewam, że w Carrefourze kupiłabym to może za 5, a więc niestety nie będzie rabi czekoladek z Maroko. No, przykro mi, ale opakowanie piękne. Słuchajcie, ta torba jest tak wielka, że ja tutaj wszystko mogę spakować i jeszcze na zakupy pójść. To są solidne, właśnie prawilne torby na lotnisko. Patrzcie, jakie na lotnisku tutaj są luksusy. Takie siedzenia. I sporo ich jest. Są też takie, gdzie obok są ładowarki, więc można sobie coś podładować. No bardzo przyjemnie. Powiem wam, przyjemnie na tyle, że aż można się tutaj rozłożyć, usnąć i lot przespać. Dlatego staram się nie spać jednak, bo żeby w samolocie spać. No ale jest, powiem wam, przyjemnie, tak? To można. Tylko długo, dłuży się to, plus jeszcze te 5 godzin. Będziemy tak po południu, już będzie ciemno, będzie... No, już taki wieczór w Warszawie, no ale nic, zobaczymy. Jeszcze sobie po drodze kupimy kanapki, coś na jedzenie, coś do jedzenia na lot. No i tyle, ja już się spakowałam też w torbę. I tak mam. Czas mija. Widział kto? Kota na lotnisku? Proszę. Maria Alejandra. Ciekawa to współpraca. Mamy biznes klasę. Miejsce na nogi. Wszystko mamy. Tylko kawusi. I okna nie mamy, ale tak to wszystko mamy. Witam was, jak widzicie, już z domu właśnie przyjechałam. Ach, no i powiem wam, co to był za wyjazd. Super było, ale oczywiście na sam koniec, oczywiście, ludzie muszą zepsuć po prostu czasem wrażenie. Naprawdę. Powiem wam, że ostatnia rzecz, która jeszcze trochę popsuła mi humor, bo ja już po prostu nie mam cierpliwości do takich rzeczy. Naprawdę, ja nie wiem, dlaczego my się czasami tak zachowujemy, dlaczego Polacy są, dlaczego tak się zachowują po prostu chamsko, dlaczego nie można uszanować tego, że ktoś stoi w kolejce i stanąć za nim, tylko się wpychać. I to wiecie, świadomie się wpychać, to nie jest to, że ktoś, o, nie zauważyłam, nie wiedziałam, nie, ustanęłam za panią, stoję i nagle przychodzi jakaś pani. Za chwilę przychodzi chyba jej mąż, na nią się pcha, żeby szli szybciej, bardziej. Potem w międzyczasie czuję, jak ona się wpycha między mnie a tę panią przede mną. I tak wiecie, co chwila, ja idę za nią, a ona się tak wpycha mi tutaj. I mówię, no nie, no po prostu ja już nie mam cierpliwości do takich rzeczy, naprawdę. Co innego nie zauważyć, co innego, nie wiem, pomylić się, widzieć dwie kolejki, a co innego po prostu na chama udawać, że się nie widzi i wiecie, i się wpychać na kogoś. No po prostu ja już naprawdę nie mam cierpliwości takich rzeczy i po prostu dla mnie to jest tak chamskie zachowanie, taki brak wychowania w ogóle, brak szacunku też do innych, naprawdę.
Jak my tak będziemy wszyscy tylko się wpychać i widzieć tylko swój czubek nosa, to naprawdę miło nie będzie po prostu. Czy to naprawdę jest taki problem? Taki problem? Stanąć w dobrej kolejce? Nie myśleć, że ta jedna osoba w tej kolejce po prostu 300 osób to jest najważniejsza i ona musi być pierwsza. Naprawdę, powiem Wam, ten wyjazd z jednej strony był najlepszym, najpiękniejszym wyjazdem, jednym z takich najpiękniejszych, jakich doświadczyłam, gdzie byłam. Naprawdę, no generalnie niczego nie można zarzucić, tylko ludzie. I po tych naprawdę ciężkich przeżyciach, jeszcze na sam koniec, oczywiście, kto musiał coś zrobić? No oczywiście, pani jej mąż, tak, bo... ach... Dobra, jestem i słuchajcie, w ogóle tak, po drodze sobie jeszcze paczkę odebrałam, bo na jezu jutra stwierdziłam, dobra, już po drodze odbiorę. Nie jest tak zimno, chociaż powiem Wam, wiecie, jest już ciemno i pada, więc no taka polska typowa jesień. Jakie są dni, nie wiem, ja już po prostu, wiecie, ja już byłam w ciepłych krajach 4 dni, to ja już generalnie zapomniałam, jak jest w Polsce, jak tu jest zimno, jak tu jest szaro. I tak mówię, nie, to niemożliwe, że tak, tu na pewno też jest fajnie. Także okaże się jutro. Nie no, to po prostu bardzo zmienia perspektywę, naprawdę. Wiecie, zapomina się trochę o tym, że nie no, szaro, ale na pewno nie tak bardzo, zimno, ale tak, wiecie, spoko, zobaczymy. Ale ogólnie właśnie, przyjechałam, udało mi się odebrać, więc spoko. I w ogóle powiem Wam tak, miałam plan, mówię, przyjadę, zamówię sobie jedzenie. Czasami tak robię, że właśnie zamawiam sobie jedzenie, żeby jeszcze tak pocelebrować fajnie ten dzień. Ale właśnie po tym, że tak sobie odpoczęłam, tak sobie nie myślałam o obowiązkach, o pracy, o tym wszystkim, co trzeba zrobić. Po prostu, wiecie, wyłączyłam się, jak pojechałam, przeżywałam, byłam tu i teraz, bez telefonu, bez internetu. Wiecie, tak ogólnie super spędzony czas po prostu, bez tych wszystkich obowiązków i tych myśli i tego, co trzeba zrobić, bez kalendarza. Wróciłam tutaj, już wracając, przypomniało mi się, co muszę zrobić, kiedy do biura muszę iść, jaki to jest intensywny tydzień w ogóle teraz dla mnie tak naprawdę. Kiedy ja w ogóle znajdę chwilę, to nie wiem i nie wiem, czy to nie będzie przypadkiem dopiero weekend. Także muszę właśnie wyjąć kalendarz, poplanować sobie pewne rzeczy. Zaraz jeszcze muszę usiąść do komputera. No, więc zamawianie to myślę, że nici. Zobaczę, co tam jest w lodówce, bo nie mam czasu, wiecie, nie mam czasu szukać, myśleć coś tam. Zobaczę, co jest w lodówce, coś tam sobie zrobię. Przygotuję może coś jeszcze ewentualnie na jutro. Myślałam, żeby właśnie może sobie jakiś dzień, wieczór spa sobie zrobię, wiecie, oczyszczanie i wszystko, żeby tak po wyjeździe, ale myślę, że nie mam na to czasu raczej. Zajmę się chyba innego dnia po prostu tym, także no, cóż, powroty są trudne, dlatego że jest bardzo dużo rzeczy do zrobienia i właśnie jak sobie przypomniałam, jak wygląda każdy dzień, teraz jeszcze w międzyczasie rozmawiałam z znajomymi, z dwoma osobami właśnie, żeby ustalić też jak w tym tygodniu, jak spotkania nam wyglądają, właśnie co tam zostało ustalone, bo przez to, że mnie nie było, to ja nie wiem i chciałam też właśnie wiedzieć, żeby sobie móc poplanować ten tydzień. Także ogólnie, słuchajcie, wracam i dosłownie wpadam w wir obowiązków, w wir pracy, wszystkiego. Mam nadzieję to jakoś na tyle poukładać, żeby było to, wiecie, dla mnie dobre, tak, żeby po kolei i nie wszystko naraz. Natomiast no, trzeba dobrze tutaj poplanować, więc zaraz wyciągam kalendarz, komputer. Jeszcze muszę vloga dzisiaj obrobić prawdopodobnie. Muszę przede wszystkim zobaczyć, ile jest materiałów, zgrać to wszystko, żeby tak mniej więcej chociaż wiedzieć, żeby to ogarnąć. I sobie może, znaczy tak, na pewno jeszcze nagram film właśnie z tym, co przywiozłam. Słuchajcie, udało się, znaczy tak, do walizki jeszcze nie zaglądałam, natomiast ceramikę, którą miałam, udało mi się przewieźć. Osobno talerze, które miałam, schowałam do tej torebki właśnie na lotnisku kupionej i to dobrze się sprawdziło, bo były ze mną, więc no mam nadzieję, że tam nic się nie stało i że wiecie, przejechały bezpiecznie. Resztę ceramiki właśnie była w plecaku, więc mam nadzieję, że też wszystko dobrze. W walizce reszta rzeczy, więc zaraz zobaczę, jak to tam. Walizka nieuszkodzona na szczęście. Także mam nadzieję, że wszystko tam, wiecie, przyjechało i wszystko dobrze. Natomiast na pewno właśnie nagram taki film, może jakieś krótkie podsumowanie, może coś mi się jeszcze przypomni, to sobie pogadam. I pokażę Wam na pewno, co przywiozłam o Maroko. To jest takie szczególne miejsce i tam jest tyle pięknych rzeczy. I to są tak fajne rzeczy, że naprawdę mogą, myślę, sprawdzać się latami. I są takie bardzo użyteczne i fajne, także zobaczycie. Zobaczycie może jakieś inspiracje po prostu sobie zobaczycie, tam podpatrzycie. Ale mówię, taki film też będzie. Tylko ja to wszystko muszę po prostu w czasie tutaj poukładać. Dobra,
To ja w takim razie kończę, żebym tutaj długo nie gadała. Idę zobaczyć, co tam jest do jedzenia, trochę tutaj posprzątać, trochę rozpakować walizkę, przygotować pranie, wiecie, standardowo. Usiąść do komputera, do vloga, bo to będzie trwało kilka godzin, także ja mam co robić. My się widzimy już w następnym filmie. Ja jutro, powiem wam, że jutro też mam taki mega zajęty dzień i mam trzy rzeczy naraz do zrobienia. I tak myślę, jak to zrobić, jak to ogarnąć. To jest wyzwanie, no ale dobra. I możliwe, że ja jutro muszę jeszcze jechać do biura, więc możliwe, że ja jutro wstaję o 5. Więc jest, no wracam dosłownie i jest mega intensywnie. Ale tego właśnie jeszcze nie wiem. Muszę się też dogadać, zaplanować, zobaczymy. Ale może tak być, więc jakby co to jeszcze robię owsiankę taką nocną, żebym cokolwiek miała do jedzenia, resztę sobie może tam kupię. No, dzieje się, słuchajcie, dzieje się, ale ten wyjazd to był super właśnie taki odpoczynek psychiczny od wszystkiego, naprawdę. Ja o niczym tam nie myślałam, o żadnych obowiązkach, o niczym, co muszę, co powinnam, co jest do zrobienia, nic. Dopiero jak tu przyleciałam, to już w drodze tak, a jeszcze tamto, a jeszcze to muszę, a tutaj taki wniosek złożyć, a jeszcze coś, żebym nie zapomniała, także zaraz siadam, robię listę, żeby nie zapomnieć. Dobra, mam nadzieję, że vlogi wam się podobały, że miło spędziliście ten czas. Może was zachęciłam do tego, żeby lecieć do Maroko? Dajcie znać może, czy byliście. Ja tak jak mówię, jeszcze nagram takie podsumowanie, postaram się i pokażę wam, co przywiozłam, także, bo niektóre rzeczy są takie cudowne, są takie piękne i takie użytkowe. Także, dobra, nie gadam już, widzimy się niebawem, życzę wam miłego dnia i do zobaczenia. Pa! We'll be right back.